Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać Wam trening, techniki, składowej techniki walki w triceps. Przede wszystkim zwracam się do Marcina Furmana, który zadaje mi bardzo dużo i często pytania. Tak jak zapoczątkowaliśmy tą rubrykę Zadaj pytania do Igora Mazurenka, więc ja postaram się na każde pytania, które mi będziecie zadawać, odpowiadać rzetelnie. No i przede wszystkim, żeby Wy mogliście z tej odpowiedzi coś dla siebie wynieść. I tak, ja razem z Igorem chcę Wam pokazać składową techniki walki w triceps. Otóż, nie będę brał w tą roczkę, żeby było widać. Otóż, składowe walki w triceps to przede wszystkim mocny nadgarstek palce. Zresztą bez nadgarstka, bez palców żadnej techniki nie wykonasz w wrestlingu. Mocny na nacisk boczny. Nacisk, który nie pozwala, albo kontruje przeciwnika, który chce walczyć z Wami w hak bądź kul. Mięśnie klaty odgrywają ogromną rolę, ponieważ oni w momencie wykonania tej techniki są takim ogniwem stabilizującym. Oni nie pracują w reżimie w dynamice, tylko muszą mocno przeblokowany i kąt pomiędzy łokciem a przed dystans pomiędzy łokciem a ciałem nie może przy tym się rozsuwać za rachunek słabych mięśni klat. Otóż pokażę Wam technikę pierwszą, która polega na tym, że po komendzie ready go robimy mocne zagięcia nadgarstka. Przy tym z nadgarstkiem wprowadzamy prawy barek w ten oto sposób do takiego stopnia, aby przyblokować rękę zawodnika, nie dać mu możliwości wyjścia na górę, nie dać mu możliwości pociągnąć Waszą rękę w hak, a Wy wykorzystując całe ciało, a przede wszystkim mocny nacisk tricepsem, wykonujecie technikę tą w ten sposób, dociskając rękę przeciwnika do poduszki. Tą technikę można wykonać w dwojaki sposób, ustawiając odpowiednio łokieć. Można tą technikę wykonać w ten sposób. Nadrobić łokciem słabszą dłoń i słabszy nadgarstek i wtedy cisnąć. Bądź w ten sposób, że masz mocny nadgarstek i mocne palce i prosto odbierasz z linii środkowej cały uchwat na siebie w ten sposób, wprowadzając również barek jak można bliżej do linii środkowej stołu. I wtedy, czy z łokciem, czy prosto tricepsem, dociskasz rękę przeciwnika do poduszki. Otóż to jest najbardziej bezpieczna technika wykonywania, technika w triceps. Natomiast jeszcze istnieje technika, może mniej bezpieczna. Mniej bezpieczna dlatego, że nadgarstek w tym momencie u Was pracuje zupełnie w innej pozycji, więc tą techniką generalnie korzystują się zawodnicy, które mają słabszy nadgarstek przy mocnych palcach. Czyli palce trzymają, zawodnik, który atakuje Wasze palce, wybija Wam nadgarstek zostaje się w takiej pozycji i Wam dlatego, żeby wykonać ten ruch, Wam trzeba również wprowadzić swój barek bliżej do linii środkowej, a nacisnąć w ten oto sposób. Ta metoda, ta technika jeszcze czasem nazywana jest metodą, techniką pchania, ponieważ ona się wykonuje w ten sposób, że zawodnik walczący górą, on jakby wyciąga Wasz nadgarstek, Wasze palce do przodu, a Wy uciekacie łokciem za jego ruchem i tu nasięgacie, dociskając go tricepsem. Jaki minus tej techniki?
Minus tej techniki jest taki, że trenując nadgarstek nasz, my trenujemy od linii prostej, w tym kierunku. Walcząc metodą pchania albo w triceps, w ten sposób, my narażamy swój nadgarstek na odchylenia. Tym samym w tym miejscu, gdzie bardzo dużo jest chrząstek i malutkich kości, my narażamy swój nadgarstek na kontuzję. Dlatego w drugiej części naszej rozmowy chciałbym zaakcentować, że zawodnicy, które właśnie walczą w ten sposób i czasem nadrabiają tą techniką, odchylając swój nadgarstek, muszą nieco w inny sposób przygotowywać swój nadgarstek, dlatego że po takich walkach mogą być bolesne uczucia w nadgarstku, a nawet doprowadzić do potężnej kontuzji. Dla wszystkich naszych zawodników, dla wszystkich tych, kto mnie słucha, mogę tylko powiedzieć, że w ten oto sposób w 2006 roku walczył Marcin Kreft w Bułgarii i walczył techniką odwróconą, na tyle sobie kontuzjował nadgarstek, że do dnia dzisiejszego nie może się pozbierać, nie może trenować, a jednocześnie jak zaczyna cokolwiek robić, zaczyna u niego bolić ten nadgarstek. Więc ta metoda jest bardzo, bardzo wymaga szczególnego przygotowania. Otóż to są dwie techniki najważniejsze, podkreślam, ponieważ można tu opowiadać jeszcze wiele jakichś tam szczegółów, niuansów podprowadzenia lokcia, odchylenia, pociągnięcia i tak dalej. Więc te dwie ogólne techniki bardzo ważne dla zawodników, które chcą walczyć, albo na przykład mają przedyspozycję walki w triceps. Więc przejdźmy do ćwiczeń, które wykonuje taki zawodnik. Otóż oprócz tego, że trzeba ćwiczyć mięśnie klaty, nadgarstka, palców, na tym nie będę zawężać swojej uwagi. Triceps można wykonać na kilka sposobów. Przede wszystkim ogólnorozwojowe ćwiczenia na triceps to są wyciskania wąskim chwytem. Te ćwiczenie wszyscy wiedzą, najlepiej go rozpoczynać zawsze z samego początku. Niedużym ciężarem, pamiętajcie, że w naszym przypadku my nie możemy się gonić za dużymi ciężarami, ponieważ duże ciężary nam tak naprawdę mało co dają. My się koncentrujemy się nad ruchem, nad bardzo powolnym ruchem i spięcia tych mięśni, które uczestniczą w technice walki w hak. Natomiast kilka ćwiczeń chciałbym wam pokazać, czy to można wykonać wykorzystując wyciąg regulowany. Otóż naturalnym ruchem, a my dążymy do tego, żeby wszystkie nasze ćwiczenia byli ruchem naturalnym podczas walki, to ćwiczenie tricepsa, rozchylając tylko na jakieś 10 stopni mniej więcej naszą rękę, a pas od dziuda bierzemy chwytem nutkowym. Te ćwiczenia dla walki w triceps jest jednym z podstawowych. Można również też wykorzystać poduszkę stołu od tyłu i wykonać te ćwiczenie z dokładnością, tak jak pokazuję. Nie musimy tego robić w ten sposób, absolutnie. Wykonujemy tylko jakieś odchylenia 10 stopni. Takie ćwiczenia można wykonywać w od 5 do 7 seriach po 12-10 do 6 powtórzeń. Teraz pokażę wam szczegół, który na pewno wam się przyda dla treningu nadgarstka. Otóż nadgarstek z reguły trenują w kilka sposobów. Trenują w ten sposób, że pomiędzy ręką a podłogą mamy kąt 45 stopni, jak również można wykorzystać i trenować, co ostatnio zresztą robię,
Normalnie siedząc na ławeczce, a przedramię leży moje na udzie. Otóż w wariancie drugim, czyli w wariancie, kiedy wasz nadgarstek zostaje odwrócony, radzę wykonywać ćwiczenia, przede wszystkim rozgrzewające, schodząc z tej pozycji, schodząc palcami na sam dół, o tak, i do góry. Dużym ciężarem, radzę prosto tylko i wyłącznie rozciągać wasz nadgarstek w ten sposób, aby przyzwyczaić jego do tej pozycji i przy tym podczas walki nie zrobić sobie prosto krzywdy. Jest to dosyć długa, żmudna procedura, ponieważ nadgarstek w tym miejscu ma bardzo mało mięśni, tu generalnie sami są ścięgna. Więc dlatego przyzwyczajenie waszej ręki do ruchu odwróconego też nieco dłużej potrwa od normalnego. Natomiast wiadoma sprawa, że ten, kto ma mocną dłoń nadgarstek i jest pewny w wykonaniu techniki w triceps w sposób zagiętym nadgarstkiem, to radzę prosto wykonywać to od równego do góry. Ten oto sposób. Dla bardziej dociekliwych zawodników chciałbym pokazać wam ćwiczenie, które wykonuję na swoim niedawno wymyślonym urządzeniu na triceps. Jest to normalna maszyna na biceps, z tą różnicą, że można wykonywać również ćwiczenie na triceps. Jest to normalna pozycja naszego ruchu, naszego ciała przy stole. I wykonujemy ćwiczenie na triceps. Zobaczcie, że ta ręka idzie na tym urządzeniu dokładnie tylko tyle, co nam jest potrzebne dla walki. Na dzień dzisiejszy wszystko, a ja czekam od was pytań i postaram się odpowiedzieć na wszystko, co mnie zadacie. I do usłyszenia, do zobaczenia.